Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiejszy film będzie troszkę inny, będzie miał inną formę, ale będzie niezwykle ciekawy, ponieważ jeśli kojarzycie film sprzed 2 miesięcy z Kurowa, gdzie opowiadaliśmy historię generała Jaruzelskiego, właśnie może już wam coś świtać, odezwała się do nas sama jego córka i zaprosiła nas do willi generała Jaruzelskiego. Uwaga, film ma charakter wyłącznie dokumentalny i nie znajdziesz w nim żadnych podtekstów politycznych. Skupiamy się wyłącznie na pokazaniu wnętrza domu Wojciecha Jaruzelskiego oraz przedstawiamy historię związaną z budynkiem. Nie opowiadamy się po żadnej ze stron oraz nie oceniamy żadnej osoby przytoczonej w materiale. Nasz kanał i publikowane na nim treści zawsze były, są i będą apolityczne oraz bezstronne. Dzwonimy. Już słychać pieska Lolka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam panów. Przywitamy się w środku. Nakręcimy 2 filmy. Jeden na nasz kanał, jeden na kanał pani Moniki. A teraz za chwilę będziecie mogli zobaczyć całe mieszkanie generała Jaruzelskiego oraz wywiad Łukasza przeprowadzony właśnie z panią Moniką. Pani Moniko, dzień dobry. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. My oczywiście bardzo chętnie skorzystaliśmy z niego. W uzupełnieniu do naszego ostatniego filmu, który był jakieś 2 miesiące temu właśnie o historii domu w Kurowie, w którym, jak powiedzieliśmy, urodził się Wojciech Jaruzelski, to musimy oczywiście delikatnie sprostować, ale mamy nadzieję, że to pani o tym opowie później. Dzisiaj znajdujemy się w domu Wojciecha Jaruzelskiego i w domu rodzinnym pani Moniki Jaruzelskiej, także korzystając z okazji bardzo chętnie posłuchamy o historii tego domu. No i o historii pani rodziny i o rodziny oczywiście tej historii przedwojennej. Ten dom znajduje się na, można powiedzieć, sławnej przedwojennej warszawskiej ulicy. Ten dom przetrwał wojenną zawieruchę. No i o tym już od najlepiej poinformowanej osoby za chwilę się dowiemy my. No i oczywiście nasi widzowie. Dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie. Co do Kurowa, rzeczywiście ojciec urodził się w Kurowie, ale nie był to jego rodzinny majątek, on był gdzie indziej. Tam dziadek był zarządcą majątku. A ten dom, który od czasu do czasu budzi też pewne kontrowersje, nie tyle dom, co kto jest prawowitym właścicielem. Trzeba by było sięgnąć do początków tych okolic przede wszystkim. Tutaj na tej ulicy Ikara i na ulicy również Idzikowskiego. Nazwy są lotnicze, ponieważ była tutaj spółdzielnia oficerów lotników. Zaczęła budować jeszcze w latach 20. W każdym razie zaciągając bardzo duży kredyt od państwa, ponieważ w Państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Przepraszam, że przerwę na chwilę. Tu, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tutaj wszystkimi dokumentami, to właśnie te dokumenty w późniejszej fazie filmu będą ukazane właśnie wszystkie fazy, właśnie między innymi o tym, co pani mówi o tej przedwojennej części. Tak, tutaj wszystko panowie dostaniecie i wypisy z ksiąg wieczystych, przedwojennych, późniejsze będą też istotne dokumenty. No dobrze, to zaczynamy od głównego korytarza. Tam mamy wejście, a tutaj widzę cała biblioteczka, tak? Tak, to nie jest cała biblioteczka, to jest znikoma część, dlatego że książki są również na górze. A tutaj mamy kolegę, który nam przeszkadza troszeczkę w wywiadzie. Cześć, jak masz na imię? Mam na imię Lolek. Tutaj jest pokój, który tak jedyny ocalał jeszcze w całości chwilowo. Na to, że jest tutaj studio, tutaj nagrywamy rozmowy mojego programu Monika Jaruzelska zaprasza. To też trzeba powiedzieć, że dom zostajemy w takim, a nie innym stanie, ponieważ jest pani w trakcie remontu. Jestem w trakcie remontu, rzeczywiście rzeczy hydrauliczne muszą być pozmieniane, no i też chciałam się tutaj już wkrótce przeprowadzić. Nas to akurat cieszy, że jeszcze w takim stanie jesteśmy. No tak, w stanie tak, wiecie. No ale co mogę powiedzieć, tutaj gdzie jest ta taka plama na ścianie, tutaj stał taki duży regał firmy Swarzec. To był w latach 80. To była wielka moda na te meble i bardzo wielu polskich domach właśnie te meble Swarzęce były. I tutaj wchodzimy do kuchni. I układ był taki sam jak teraz? Układ był to tyle, że tutaj gdzie pan stoi, czyli tutaj był właśnie taki ciąg kuchenny, kuchenka, z tego zmywak. Mhm. Ja oczywiście podłączę jeszcze zmywarkę. Glazura, która mi się podoba i do której mam pewien sentyment. Zostaje, czy? Tyle ile się da zachować, na pewno jakiś element tej glazury zostanie.
Ale wracając do tematu spółdzielni lotników, to zadłużenie było i już były jakieś wnioski komornicze. W tym czasie do tego domu wprowadziła się rodzina państwa Przedpełskich, pana Wiktora Przedpełskiego i jego żony Lidii. Pan Wiktor Przedpełski był znaną osobą, przed wojną był posłem, szanowaną osobą. Przeprowadzili się tutaj, najpierw wynajmowali ten dom, natomiast w sierpniu 1938 roku zdecydowali się, aby ten dom przejąć razem z długiem i w związku z tym zostali wpisani do księgi wieczystej. Dom obciążony tymi długami był w złocie i to było ponad 50 tysięcy złotych. I pani Lidia Przepełska, która podpisała się pod tymi dokumentami, no zobowiązała się, że ten kredyt będzie spłacony. Tak, czyli tak, w 1938 to wchodzi właśnie to zobowiązanie do spłacania. Jeżeli dobrze rozumiem, to powinny być spłacone 4 raty przed wojną, które nie zostały jakby... Nie zostały, nic nie wskazuje na to, że jakakolwiek z rat została zapłacona. W każdym razie państwo Przedpełscy wyjechali, mieli dwóch dorastających synów, także nawet też trudno się dziwić, że nie chcieli ich ocalić i uciec przed wojną. No i już we wrześniu 1939 roku byli w Stanach Zjednoczonych. My w 1945 roku, gdzie też dom uległ zniszczeniom wojennym, no ale był taki, no nie był w taki gruz, jakim Warszawa, jaką znamy ze zdjęć dramatycznych. Dokładnie, tu chciałem właśnie napomknąć o tym. Tu pani poza kadrem pokazywała właśnie nam zdjęcie tutaj. Prawdopodobnie się teraz przewija, jak ten budynek wyglądał chwilę po II wojnie światowej, że tak jak pani wspomniała, ten dom nadawał się do zamieszkania. I tutaj właśnie chciałem zapytać o te czasy stricte już powojenne. Wiadomo, że tak jak pani powiedziała, Warszawa była jednym wielkim gruzowiskiem. Ludzie, którzy wracali do Warszawy już po powstaniu warszawskim, po zakończeniu II wojny światowej, adoptowali te gruzy Warszawy i zamieszkiwali w każdej dostępnej przestrzeni. Jak to wyglądało z tym domem? W tym domu jest 5 pokoi i też było tutaj 5 rodzin, tutaj mieszkało. Właśnie ciężko sobie to wyobrazić, że tak, jest... więc każdy pokój to była rodzina, to były jakieś piece, których palono, na których gotowano, częściowo było to wspólne. No, łazienki nie było, w związku z tym no, warunki były bardzo trudne, ale i tak można powiedzieć, jak dla tak dramatycznej sytuacji Warszawy, tak się ludzie mieli po prostu dach nad głową. I to wtedy wystarczało w tamtych czasach. Oczywiście i to, co dzisiaj rozumiemy przez gnieżdżenie się w tamtych czasach, no, było zupełnie inaczej widziane. W każdym razie tak wyglądała sytuacja po wojnie. I co, idziemy teraz na górę? Idziemy teraz na górę. Tutaj też widzimy, że tutaj wszystko będzie... Tak, wszystko jest w trakcie remontu. Tak. Widzę, że jeszcze luksfery, to chyba no, z tamtych czasów jakby... 70 lata. To był pokój mojego ojca. A, czyli najważniejszy. No to trudno powiedzieć. Dla nas, że tak powiem, taka, filmowo. Tak, to był tapczan przez wiele lat, w którym ojciec spał. Aha. Były tutaj również szable ojca już z czasu wojny, ale to już... Tu rozumiem, wisiały na tym... Tak, ale to już syn mój teraz szable są. Ciekawa sytuacja, czemu ten telefon nie ma talerza? Talerza nie ma tarczy, ze względu na to, że był to bezpośredni telefon do ochrony. A czy to była ta ochrona tam przy wjeździe, co zawsze stała? Tam na ulicy? Nie, przy wjeździe to raczej stali, to nawet wiele osób się myliło, ze względu na to, że policja stała tutaj przy rezydencji ambasadora i nawet tam budka była i milicyjna, czyli i policyjna. To nie było nie. Dla generała, tylko po prostu dla tej... Tak. Po drugiej stronie ulicy. Po drugiej stronie ulicy i tam nawet kiedy 13 grudnia przychodzili demonstrować ludzie, to też zdarzało się tak, że się mylili i szli pod rezydencję, wielką okazałą rezydencję ambasadora amerykańskiego. No i a teraz tutaj robiąc porządki, tutaj w biurku ojca i też to poznajdowałam właśnie nawet swoje rysunki, co mnie jakoś bardzo wzruszyło. Tutaj stał jeszcze drugi telefon, kiedy ojciec jeszcze był czynny zawodowo, kiedy był ministrem obrony, to był taki telefon z napisem MON.
No i z tym się wiąże pewna nie tyle anegdota, co prawdziwa historia, że ja kiedy zaczęłam się uczyć pisać, czyli tam w wieku 6-7 lat, no i taki telefon był, no to byłam przekonana, że mam na imię Monika i że właśnie jest to z powodu skrótu Ministerstwa Obrony Narodowej, stąd moje imię. I to było bezpośrednie połączenie do ministerstwa? Tak. Tutaj ojciec głównie w tym pokoju spał, najpierw te pracował, potem kiedy ja się wyprowadziłam, to ojciec przeniósł się tutaj, pracował w pokoju tym moim. Płaszcz generalski, ciągnąć, panom pokazać. Jest gdzieś ten, gdzie było szyte? Nie ma chyba, nie, czy tu? Zobaczmy, nie. No ale to na pewno przez jakieś wojskowe były. Mhm. Tutaj też szalik. Szalik? Szalik wojskowy. To jest naprawdę kawał historii. Zawsze jak znajdujemy mundury w opuszczonych miejscach, wiem, że to może zły przykład, ale zawsze to pobudza wyobraźnię. A tutaj wiem, że stoimy przy szafie, gdzie wisiały mundury generała Jaruzelskiego, tak? W 1965 roku, co jest bardzo ważne, rodzina państwa Przedpełskich zwróciła się do amerykańskiej komisji odszkodowawczej. Ta komisja rozpatrywała różne wnioski w sprawie właśnie nieruchomości, które czy to z powodu dekretu Bieruta, czy też reformy rolnej, które przepadały, i miała podpisaną umowę z Polską i przyjeżdżali tutaj komisarze z tej komisji odszkodowawczej amerykańskiej. Przyjeżdżali do Polski i sprawdzali właśnie, jaka jest tutaj prawo własności i jakie, prawda, jest wartość budynku czy ziemi. Państwo byli rodziną zamożną, posiadali kilka nieruchomości i w Warszawie, i poza Warszawą większe. I na większość tych nieruchomości była odpowiedź pozytywna i dostali, jak na tamte czasy, w wartości dolara dość dużą kwotę odszkodowania. W Ministerstwie Finansów zostały odszukane właśnie ten wniosek Komisji Amerykańskiej, że wartość domu jest znacznie niższa niż zaciągnięte na nią długi. Tak, musimy się cofnąć do 38 odsetki ekwiwalent złocie. Tak, i przede wszystkim właśnie, że było to w złocie. I tutaj chciałbym zadać jedno pytanie, bo wspominaliśmy o tych rodzinach, które tutaj mieszkały zaraz po II wojnie światowej, już na te prawa własności, to pani właśnie opowiedziała w innym czasie. Przyjmuje to Ministerstwo Obrony Narodowej. Co z tymi rodzinami się spotkało? Wszystkie z rodzin dostały mieszkania komunalne. No na pewno miały lepsze warunki niż... No tak, to mieć własne mieszkanie, niż być w jednym pokoju. Tak, niż w jednym pokoju, warunki sanitarne i tak dalej, więc to wszystko było. No i tak się wtedy działo. Zresztą to jest historia, która nie dotyczy tylko tego domu na tej ulicy, tylko kilku też innych domów. Co ciekawe, no teraz niedawno wyprowadziła się rodzina państwa Rudnickich, dosłownie w zeszłym roku, którzy też w tym samym czasie, tak jak państwo Przedpelscy, wzięli kredyt w banku i te rodziny mieszkały, spłacały te kredyty jeszcze w latach 70., czyli jeszcze po dziadkach były te domy spłacane. I no, coś jak kredyt we frankach, przypowiem. No tak, i te domy zostały spłacone. No i też bardzo ważna kwestia, która też była podnoszona medialnie, że ojciec ten dom kupił za bezcen. No więc ja będę chciała pokazać dokumenty, że ojciec zrezygnował z większości bonifikat, które mógł dostać. Jedyną, którą przyjął, była bonifikata z powodu tego, że walczył, był żołnierzem frontowym, był ranny. I tak jak pani wspominała o tych ulgach, ile takich ulg było? W rozliczeniach finansowych związanych z nabyciem nieruchomości, już mówimy teraz o tutaj domu ojca, zainteresowany wpłacił jednorazowo w dniu 10 kwietnia
1979 roku kwotę 373 052 zł i nie skorzystał z przysługującej mu zniżki w kwocie 244 680 zł za zrzeczenie się prawa posiadania kwatery służbowej, jak również 10% bonifikaty z tytułu jednorazowego uregulowania należności finansowej. W efekcie więc na rzecz Skarbu Państwa wpłynęła kwota około 655 tysięcy złotych. W rozliczeniach tych została uwzględniona jedynie zniżka przysługująca zainteresowanego z tytułu udziału w walkach z hitlerowskim okupantem oraz z faktu nabycia domu jednorodzinnego wybudowanego przed 1950 rokiem. Gdzie bardzo często przez media jest podawane to, że właśnie było to kupione za bezcen, że już po tych wszystkich ulgach jeszcze i tak 70% było zniżki, więc to nieprawda. Kiedy byliśmy na Kubie u Fidela Castro i to był prezent, między innymi właśnie taki prezent, była jeszcze taka ryba z kolcami nadmuchana, też, ale już się jakoś potłukła. No i teraz przechodzimy do pokoju mamy. To największy pokój w domu, co pokazuje, że mama była najwyższa rangą. Okej. I no i tutaj też widzimy szafy z regały z książkami. No i to są wszystkie meble, rozumiem, z tamtego okresu. No łóżko już jest nowsze, kupiłam, jak zaczęłam tutaj nocować, to kupiłam, bo też mama spała też na tamczanie. To jest prezent z kolei z Korei Północnej od Kim Il-sena i jest to wyszywany tygrys. I proszę zobaczyć. Tak, on jest wyhaftowany? Tak, to jest jedwabną nicią haftowany. Jest także nieprawdopodobnie, no. To możemy zweryfikować. Tak. A w tej kasie? A w tej kasie tutaj była jakaś biżuteria mamy. Aha, czyli nie żadne dokumenty jakieś ważne i tak dalej. Nie. Okay. Mama przez wiele lat miała taką pasję, że wiele miała pasji, ale między innymi zbierała stare i nie tylko stare lalki i z całego świata w strojach ludowych. Tutaj niestety coś nie wiem, gdzie jest klucz. Mhm. Tam jest taka lalka, która się jak Annabelle mamy tutaj taką. Ojejku, rzeczywiście. No, to jest taka lalka, której mama nie pozwalała mi dotykać, żebym nie potłukła, bo ona jest z porcelany. Mhm. No i ale ja się też jej trochę bałam w dzieciństwie. No ja powiem szczerze, że ja też się boję. Także doskonale widzicie, tak, dokumenty to są rzeczy, które najłatwiej zweryfikować, które oczywiście udowodniają właśnie te wszystkie tezy, także emocje emocjami, a dokumenty dokumentami, ale właśnie a propos dokumentów bym tutaj chciał teraz przejść do lat 90. Oczywiście zmiana ustrojowa, zmiana systemowa, jak wyglądało mieszkanie, jak wyglądała dalsza historia tutaj już w tym nowym ustroju. Już nie pamiętam w którym, 90. roku. Rodzina państwa przedpełskich chce dostać odszkodowanie lub też dostać dom, twierdząc, że dom należy do prawowitych właścicieli, jakimi jest rodzina państwa przedpełskich. Znali sytuację, bo żyły jeszcze te osoby, które zaciągały ten kredyt i wiedziały, że nie spłacają. Żyły też osoby, które wiedziały, jaka była odpowiedź Komisji Amerykańskiej. No, ale jednak sytuacja politycznie wyglądała tak, że może się uda właśnie coś tutaj odzyskać, co, no, przykro mi to mówić, ale do tej rodziny już nie należało z oczywistych względów, a nie dlatego, że taki był kaprys generała Jaruzelskiego. Co dalej? Więc państwo przedpełscy jest proces, który nie pamiętam ile trwał, ale oczywiście ten proces został przegrany. Wszelkie argumenty, które przedstawiłam, wszelkie dokumenty związane właśnie z przedwojenną księgą wieczystą
z odpowiedzią Banku Gospodarstwa Krajowego, z odpowiedzią Amerykańskiej Komisji Odszkodowawczej. W związku z tym było oczywiste, że no, państwo przed Polską ten proces przegrali. A kolejny proces, w którym się udowadnia, że państwo przed Polską stracili możliwość odzyskania tej nieruchomości z tego powodu, że tak naprawdę no, należała tylko do nich na papierze, a dług nie został zapłacony. Ja też bym tak bardzo chciała, że mam mieszkanie akurat w kredycie franku i żeby powiedzieć tak, że no nie spłacam, a potem chcę. To był mój pokój, którym 10 lat spędziłam, bo wprowadziliśmy się jak miałam 10 lat, jak miałam 20, poszłam na studia, to się wyprowadziłam. I tutaj był pokój, w którym ojciec pracował, co jakby widać po też... Już po tym, jak pani wyszła z domu, że tak no powiem. Już nawet, no nie tylko jak wyszłam z domu, właściwie już jak ojciec przeszedł na emeryturę, no to tutaj wtedy zaczął, właśnie wszelkie papiery były tutaj zbierane. Dokumenty tak ładnie poukładane po wizycie IPN-u, tak? W wizycie IPN-u, tak, bardzo ładnie panowie też to pozostawili, tak. A tutaj na tym zdjęciu? A na tym zdjęciu to jestem z ojcem, z tyłu widzimy generała Kiszczaka. Mhm. I to jest zdjęcie z Chin, wizyty w Chinach i to jest przy, jak widać, na górze tego zdjęcia. Wielki Mur chyba, Wielki tak? Wielki Mur, tak. Okej, okay. Tutaj widzę jeszcze mamy... I tutaj też jest zdjęcie z Chińskiego Muru. A, to w tym miejscu, rzeczywiście. Tak, tutaj to... 86 rok. Mhm. To Czarnobyl. I karykatura jeszcze taty. Karykatura taty, tak, to jest z czasów prezydentury. To tak, jest to jest na tle chyba pałacu, prawda? Ten Belwederu, tak. Mhm. No i mamy rok 2017, już jest to po śmierci obojga moich rodziców, kilka miesięcy po śmierci mojej mamy. Okazuje się, że dzwoni do mnie sąsiadka i mówi, że pod furtką jest jakaś konferencja prasowa. Zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. Potem za kilka godzin telefon odzyskałam jednego z prawicowych mediów. No i właśnie czy w związku z tym, że pan radny Mokotowa Jacek Ozdoba no, wezwał mnie do tego, żebym oddała ten dom prawowitym właścicielom, no i że będzie składał do prokuratury w sprawie tego domu. Też również w międzyczasie rodzice wykupili to, skorzystali z tego możliwości po 30 kilku latach użytkowania tej ziemi, skorzystali z tego, jak wielu warszawiaków, z wykupienia, możliwości wykupienia tego gruntu tutaj. Kolejne rzeczy oczywiście media podchwyciły to, no bo to był news, prawda, zawsze można jakby, no, przedstawia się generała Jaruzelskiego jako tą negatywną postać, ale do tej pory nie było tak, że no, właściwie jako złodziej się zachował, a tutaj taki ton zaczął... Jest medialna pożywka. Tak, oczywiście medialna pożywka, również w TVP pojawił się program, pan radny Ozdoba, którego serdecznie pozdrawiam dzisiaj, bo pozostaliśmy kolegami też w jednej radzie, teraz już jest wiceministrem, i który zresztą za co w jakiś sposób bardzo to doceniał, który mnie przeprosił, kiedy cała sprawa się zakończyła, ponieważ sprawa trafiła do prokuratury i prokuratura umorzyła, nie dopatrzyła się tego. Trzeba powiedzieć, że była to prokuratura pana ministra Ziobry. Cała dokumentacja domu miała trafić do komisji pana ministra Jakiego, z czego ja się bardzo ucieszyłam, bo wiedziałam, że no to jest ta komisja działa też w sposób medialny, i że ja wreszcie będę mogła przebić się, dlatego że jak próbowałam z mediami rozmawiać, żeby pokazać te dokumenty, które o tym wszystkim świadczą, no to nie było to taką sensacją, jako to, że Jaruzelski złodziej największa. Jakby Jaruzelski tutaj uczciwie wszystko załatwił, no to nie jest takim newsem. No ale rozumiem, że zarówno komisja pana ministra Jakiego, jak i prokuratora pana Ziobry, jak mówię, niesprzyjające generałowi Jaruzelskiemu i jego rodzinie, sprawa została umorzona, że wszystko jest zgodnie z prawem nabyte i prawowitym właścicielem domu jestem ja.
Chciałbym zadać tutaj jeszcze jedno pytanie, tak a propos medialnych pożywek, o różnych sytuacji, które się działy. Chciałbym zapytać o tą sławne dokumenty generała Kiszczaka, które przysłowiowo jego żona wyciągnęła z szafy. Czy ta cała sytuacja miała jakiś wpływ tutaj na ten dom, na tą sytuację, tak jak pani tutaj zamieszkuje? Policja, jakby przez IPN przysłana tutaj do domu, do nas zawitała. Ponieważ tu w domu mieszkała moja już mama, która no zdecydowanie nie domagała, była po operacji guza mózgu, w związku z tym też no, nie do końca pewne rzeczy do niej docierały, więc też oczywiście przyjechałam tutaj, żeby przy tym być, żeby chronić mamę, ale też no, żeby pomóc policji, ponieważ wiedziałam, że żadne dokumenty takie, które pan będzie chciał znaleźć, no tutaj na pewno nie ma. Tutaj akurat też byłam zupełnie spokojna, tak jak z tą sprawą finansową domu. Nie dlatego, że zostały zniszczone, ale dlatego, że ich po prostu na pewno w domu nigdy nie było. Albo po prostu te, które chcieli znaleźć, nie istnieją. W każdym razie niedługo właśnie po tym ekscesie pani Kiszczakowej zawitała policja, były to cztery osoby. No i kilkanaście godzin przeszukiwań, szukania różnych papierów. W każdym razie zostało wywiezione stąd 17 kartonów różnych papierów, dokumentów, mniej lub bardziej ważnych. No akurat prawie nie było takich, które by jakąś wartość dla akurat IPN-u przedstawiały większą. Rozumiem, że to bardziej sentymentalna większość była wartość. No nie, ale to, że one wszystkie były oddawane, te, które sentymentalne, nie, to ja jeszcze muszę tutaj powiedzieć, że i kiedy była tutaj panowie i panie z policji, że no zachowywali się w sposób bardzo profesjonalny, ale też kulturalny i tutaj nie mogłabym złego słowa powiedzieć. I również to, co się działo w IPN-ie, w którym spędziłam potem 3 miesiące niemalże codziennie, kiedy no, papier po papierze sprawdzaliśmy, było to wszystko odnotowywane, wcześniej zapieczętowane i też i pracownicy IPN-u, i zarówno prokuratorzy, jak i archiwiści, historycy, z którymi tam współpracowałam, wszystko to odbywało się w sposób bardzo cywilizowany, bycia też ludzki, więc ja tutaj też nie chcę, że tutaj robię sobie jakiś etos, że tutaj weszła policja, szukała dokumentów, a potem w tym IPN-ie siedziałam, nie, tak tego nie mogę powiedzieć. Nawet może ten czas w jakiś sposób z pewnym sentymentem spodnie. Oczywiście to też nie chcę traktować jako jakikolwiek atak, po prostu chciałem zapytać jako kolejną taką ciekawostkę związaną z tym domem. A co do IPN-u i pani rozmawiał właśnie tam z archiwistami, to tak chciałem tak napomnieć, że może niekoniecznie mogliby się zgadzać ideowo czy tam politycznie, ale wystarczyło na tyle, żeby być kulturalnym człowiekiem i ze sobą rozmawiać. Oczywiście, że tak. Można mieć odmienne poglądy, ale warto po prostu rozmawiać, cytując pewnego dziennikarza. Tak. I tym akcentem bardzo chciałbym podziękować pani za rozmowę, za określenie tego właśnie całej historii domu. No i mamy nadzieję właśnie na takie oprowadzenie i dopowiedzenie więcej szczegółów już. Zapraszam, ponieważ właśnie też, ja też dziękuję, bo dla mnie też możliwość tego, żeby naświetlić, pokazać prawdę, to jest bardzo ważne, więc się cieszę też, że zgodziliście się posłuchać tej prawdziwej historii. I co, możemy to sobie wyobrazić tak jak w obecnych czasach, że tutaj rzeczywiście stała jakaś kanapa, gdzieś jakiś grill, tutaj, czy tak, raczej nie? Nie, grill nie, ale był tutaj taki mebel właśnie, taka typu ławka. Ten świerk myślę, że mniej więcej jest w moim wieku, ja mam 58 lat. Jak się tutaj wprowadziliśmy, to ten świerk sadziliśmy i on był wtedy trochę wyższy ode mnie. Jak widać, teraz jest więcej niż trochę wyższy ode mnie. Ja to sobie też tak wyobrażam, bo tam zobaczyłem taką ławeczkę w oddali, że właśnie generał tam sobie siadał w cieniu. Rzeczywiście tak było? Nie, raczej tutaj na tarasie. Na tarasie, tak. I tutaj kończy się dzisiejszy odcinek, w którym zwiedziliśmy psa, który padł do kamery. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy materiał. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie skorzystali z takiego zaproszenia. Odcinek inny niż zwykle, ale znowu z jaką dużą wartością. I zapraszamy serdecznie na kanał Monika Jaruzelska Zaprasza, gdzie wystąpiłem gościnnie i opowiadałem o urbexie. A ja też serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję, że byliście moimi gośćmi.
i zapraszam też do subskrybowania i oglądania mojego programu i do subskrybowania oczywiście. Jak najbardziej. I tutaj gdzieś będzie karta do tego filmu, o którym będziemy rozmawiać. Dziękujemy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.